Jednym z najbardziej niezwykłych świąt w rzędzie 12 wielkich świąt, tak zwanego Dedekoartonu w tradycji prawosławnej, jest święto ofiarowanie w świątyni Chrystusa, które w języku greckim jest nazywane hypapante, czyli uroczyste spotkanie. W tradycji słowiańskiej jest nazwanym po prostu sretenie, spotkanie. W tej sytuacji najbardziej ludzkiej, w samej nawet nazwie, jest zamknięta niezwykła tajemnica Boga-człowieka i całej historii zbawienia. Spotkanie rozgrywa się pomiędzy niemowlem a starcem. Ikona próbuje przedstawić tę sytuację w taki sposób, że ze sobą spotykają się dwa testamenty, stary i nowy. Spotykają się oczekiwanie i marzenia o zbawieniu z samym żywym zbawieniem dane jako coś najbardziej konkretnego, a z drugiej strony najbardziej malutkiego i delikatnego. Starzec Symeon, który całe życie oczekuje na przyjście Zbawiciela, spotyka swego Boga i Zbawcę w małym dziecku, które jest dane nie tylko mu jako przywódca, wódz, mocny Bóg, a jest dane jako dziecko, które on może objąć. Cała ta sytuacja jest najlepiej oddana w wierszu Józefa Brodskiego Ofiarowanie w świątyni. Brodski w pewien sposób próbuje skumulować całe doświadczenie liturgiczne Kościoła prawosławnego, cały wysiłek ikonograficzny tradycji chrześcijańskiej. On zauważa bardzo niezwykłą rzecz. Starzec Symeon spotyka Boga, spotyka się ze swoim marzeniem, a zarazem spotyka się ze swoją śmiercią. Moment spotkania jest tym momentem, w którym czas przestaje istnieć na tyle, że i życie zamiera. Dla Symeona ona zamiera w sposób bezpośredni, bo po spotkaniu Symeon idzie umierać, ale nie idzie sam. Brodski mówi o tym, że drogę w ciemności, w nieznane, drogę, w której nigdy jeszcze nie był Symeon, ale na którą oczekiwał, oświeca płomek świeczki w postaci malutkiej twarzy Chrystusa, którą zobaczył Symeon. Jest to jeden z najbardziej egzystencjalnych momentów całej liturgii prawosławnej, który znajduje wyraz w tekstach liturgicznych. Symeon jest starym człowiekiem, a spotyka Boga jako dziecko. W tradycji ikonograficznej sytuacja ofiarowania rozgrywa się na tle abstrakcyjnej architektury świątyni. Maria oddaje Symeonowi malutkiego Chrystusa, a Symeon, przyjmując go, zaczyna całować i pieścić. To jest szczególny typ tej ikony, w którym Symeon jest nazwany glikofilon, czyli ten, który czule miłuje Chrystusa. Spotkanie starca z długą siwą brodą i malutkiego dzieciątka jest momentem, w którym człowiek odnajduje swoje marzenie. Jest momentem spełnionego marzenia. Marzenie, które jest zawarte w objęciu i z którym już niczego się człowiek nie boi, bo przecież przed Symeonem jest coś najbardziej strasznego, śmierć. Ale z marzeniem, które jest zawarte w objęciu, nawet śmierć nie jest dla niego straszna. Na ikonie również występuje prorokini Anna, która również rozpoznaje swojego Boga jako malutkie dziecko i zaczyna prorokować w świątyni. Za postacią Marii stoi święty Józef, który trzyma w rękach dwie syny gorlicy, który ma przynieść jako ofiarę wedle prawa mojżeszowego. Jest to znowuż reminiscencja ofiary samego Chrystusa. Malutki Chrystus jest trzymany przez Symeona na tle czerwonego ołtarza ofiarnego. Jest to moment, w którym już jest zapowiedź jego krwawej ofiary. Ofiary, która jest spotkaniem z tym, co jest najbardziej ludzkie. Jeżeli w tym święcie spotkanie następuje z malutkim człowiekiem, to w przypadku ofiary krzyżowej następuje spotkanie z tym, co jest najbardziej straszne, z śmiercią ludzką. To Bóg się spotyka z tym, co najbardziej ludzkie. Na tym polega też tajemnica liturgii, tajemnica Ewangelii, która próbuje pokazać różne spotkanie człowieka z Bogiem i Boga z tym, co jest ludzkie,
a nawet strasznie ludzkie.